Witam Was, moi kochani, w kolejnym odcinku Komputer za kwotę XXXX. Dzisiaj będziemy mówili o zestawie komputerowym za około 4400 zł przeznaczonym do gier i takim, który również będzie można bardzo prosto, bardzo łatwo podkręcić i to sporo. Na końcu będzie dygresja dla osób, które ostatnio pisały, że mają na wydanie około 5000 zł, co w nim zmienić, żeby te 5000 zł dobrze wydać. No to startujemy. Zaczniemy od procesora. Polecałbym w tym zestawie i5-6600K. Najnowsza rodzina Skylake'a, najmocniejsza i5 z możliwością podkręcania. Najniższa cena internetowa tego procesora 1075 zł. Obsadzilibyśmy go na gamingowej płycie ASRock na chipsecie Z170 Gaming K4. Płyta ta posiada między innymi kartę dźwiękową 7.1, 8 złącz USB 3.0, w tym jedno typu C i posiada również złącze na dysk SSD M.2. Jak również obsługuje dwukanałowe pamięci, czyli mamy dwa kanały pamięci dwukanałowych. Pamiętajcie, że obsadzamy zawsze parami. Płyta ta posiada również 10-fazową sekcję zasilania dla procesora. Nie każdy ASRock swojego czasu kręcił się dobrze. Na sokecie 1155, 1150 były czasami problemy, nawet jeżeli płyta była serii gamingowej ASRocka. To jest tak jak Fatality, czyli cała seria Fatality ASRocka. One miały tam problemy z BIOSami, z uzyskaniem stabilnego podkręcania. Zmieniło się to w momencie wydania płyt z chipsetem Z170. ASRock chyba troszeczkę poprawił swoje umiejętności projektowania tych płyt i w tym momencie myślę, że mogę z czystym sercem polecić płyty ASRocka na chipsecie Z170 pod podstawkę Skylake'a do podkręcania. Płyta ta kosztuje 525 zł niecałe na Ceneo. Pamięci, które tutaj założymy, to G-Skill Ripjavsy V2, dwie kości, 2x4 GB z profilem XMP, czyli przygotowane już do podkręcania o taktowaniu 2400 MHz. Taki komplecik kosztuje 179 zł, niecałe 179 zł. I chłodzenie, moi drodzy, polecałbym tutaj jeden z lepszych coolerów powietrznych do podkręcanych procesorów, Silent PC Fortis 3 serii Malik Edition, Malik Customs Edition o znaczeniu HE1425. Potrafi bardzo dobrze i w bardzo kulturalny i cichy sposób schłodzić podkręcane procesory. Nie będziemy się tutaj bawili w chłodzenie wodne, ponieważ to by nam jeszcze bardziej podniosło nasz budżet. Jego można kupić za 195 zł już w sklepach internetowych. Zamknęlibyśmy to w obudowie Silent PC Regnum RG1W Pure Black z oknem bocznym, żebyśmy mogli oglądać sobie i podziwiać nasze dzieło. A zasilać to będziemy Chieftekiem GPS 600W. Fajny, stabilny zasilacz nadający się bardzo dobrze do podkręcania. Sam osobiście używam takiego jednego właśnie na podkręconej i5 i jestem z niego naprawdę bardzo zadowolony. On ma certyfikat 80+, także myślę, że całkowicie spokojnie nam wystarczy do tego zestawu, ponieważ karta, którą damy do niego, nie będzie prądożerna, ponieważ będzie z nowej serii kart, które wyszły niedawno na rynek. Dysk twardy na system, a data SSD Premier SP550, prędkość odczytu 560, prędkość zapisu 510 MB na sekundę i dysk na dane Seagate Barracuda 1 TB, 7200 obrotów, 64 MB cache'a. Oczywiście można dać, jak już zawsze wspominam, WD kablu. Też się nic nie dzieje, wszystko zależy od Waszych preferencji oczywiście. No i clue, jak zwykle, programu. Do tego zestawu założymy GTX 1060 od MSI serii Gaming X, fabrycznie podkręcony. Najniższa cena 1550 zł w sklepach internetowych. Jak zwykle poszukajcie, czy koło Was nie ma taniej, czy na Allegro nie ma taniej, czy na innych serwisach i tych sklepach komputerowych nie ma taniej, bądź też nie ma aktualnie jakiejś promocji. Natomiast dla tych, co mają do wydania około 5000 zł, bo w tym momencie nasz zestaw, popatrzcie, link do tego zestawu będzie oczywiście pod filmem w opisie,
Cena tego zestawu 4320 zł nas wyszła. Fajny zestaw z procesorem, jeszcze wróćmy do chwileczkę do procesora właśnie, który bazowo chodzi na 3,5 GHz, natomiast spokojnie można go puścić na 4,5 GHz z tym chłodzeniem Silentium PC Fortress 3. Będą Państwo zadowoleni. Natomiast dla tych, co mają do wydania około 5000, zamieniłbym tylko i wyłącznie kartę z GTX 1060 na GTX 1070, na przykład od Palita, ale to tylko i wyłącznie Wasze preferencje, bo one różnią się praktycznie niewiele, te wszystkie konstrukcje, i niewiele są szybsze jedna od drugiej. No to tyle, moi kochani. Tak jak mówiłem, link do zestawu w opisie na dole, a Wy mi dajcie znać, czy Wy macie procesory, które podkręcacie u siebie w swoich komputerach, a jeżeli tak, to jakie i ile z nich wycisnęliście. Z ciekawością i zainteresowaniem na pewno poczytam, co udało Wam się wydusić z Waszych procesorów. To tyle w tym odcinku. Komputera do OC i do gier za kwotę około 4400 zł z dygresją dla tych, co mają do wydania 5000 zł dla tych szczęśliwców. Dzięki serdeczne za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was serdecznie, Videoblog Tech.